Rozmawiamy z nowym zawodnikiem Wisły Płock, Mikołajem Lebedyńskim. Witaj Mikołaj. Podpisałeś właśnie półtoraroczny kontrakt z naszym zespołem. Może na początek mógłbyś nam powiedzieć, co wiedziałeś o klubie z Płocka, zanim tutaj trafiłeś? Witam. Co wiedziałem o klubie z Płocka? No na pewno jest to klub znany, przez wiele lat występował w Ekstraklasie. I też myślę, że tak no podobnie jak gdzieś tam Pogoń parę lat temu i próbuje wrócić do elity i widać, że w tym sezonie jest duża na to szansa. No i stąd tu moja osoba, że mam nadzieję, że po prostu pomogę drużynie w tym awansie. Tak, wspomniałeś tu o Pogoni. Czy ty jesteś wychowankiem Pogoni Szczecin? Bo na pewno zagrałeś tam sporo sezonów. To znaczy pierwszym moim klubem była Arkonia, ale w młodym wieku zmieniłem na inny szczeciński klub, była to Pogoń, no bo jak no, każdego młodego chłopaka z regionu jest to marzenie grać w Pogoni, no i miałem tam okazję występować no, niemalże przez 10 lat praktycznie na każdym szczeblu. No nie udało się zagrać w Ekstraklasie z Pogonią, no ale występowałem od czwartej ligi do pierwszej, także krok po kroczku. No a potem miałeś epizody w klubach, w ligach zagranicznych. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? No tak, z Pogoni z pierwszej ligi odszedłem do holenderskiej Rode Kerkrade, tam spędziłem 2 lata. Był to dla mnie, myślę, że jednak udany okres. Następnie przyszedł krótki epizod w szwedzkim Haken i no i następnie ostatni klub pod Beskidzie, gdzie spędziłem również. Czyli w Ekstraklasie również miałeś epizod swój. Powiedz, jesteś nowym zawodnikiem, teraz w niedzielę, mecz z Chojniczanką Chojnice na wyjeździe. Czy możemy się ciebie spodziewać w tej meczowej osiemnastce? No ja mam nadzieję, nie wiem jak przebiegną sprawy rejestracyjne, ile zajmie to czasu. No mam nadzieję, że to nie będzie jakaś trudna sprawa i będę mógł jak najszybciej się zaprezentować w najbliższym spotkaniu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę samych sukcesów w barwach naszego klubu. Dziękuję.